Po letnim wrześniu, pięknym październiku, pora na ciepły, ale deszczowy listopad. I jak na razie. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy sporo chmur, ale deszcz popada w nich przede wszystkim na Pomorzu. Trochę także w centrum oraz na Dolnym Śląsku. I od 4 stopni w Gdańsku i Krakowie do 8 w Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Jutro nad Polską nadal królować będą chmury i opady. Mocniej może padać od Mazur po Mazowsze. Tutaj mapa Europy, a to dlatego te opady, że przez Polskę przechodzi front atmosferyczny związany z niżem znad Niemiec, który powędruje w rejon najpierw Mazur, później dalej na wschód. No i jutro, proszę Państwa, będą też przejaśnienia. Początkowo na południowym wschodzie, później pojawią się także na Pomorzu i Wielkopolsce. Mamy już mapę. Najcieplej w Rzeszowie 15 stopni, w Małopolsce niewiele mniej, 14. Poza tym temperatura wyrównana 11-12 stopni, chłodniej w Gdańsku 10. Silniejszy wiatr nad morzem i w górach w porywach do 60 km na godzinę. Kolejne informacje już po Teleekspresie. Zapraszam.